Witam Was, moi drodzy. Dawno nie odwiedzaliśmy tego mrocznego świata Fallout New Vegas. W tym odcinku dalej będziemy przemierzać i penetrować podziemia kompleksu Repcon. Tylko już zapomniałem dokładnie, co mieliśmy zrobić, ale już zaraz sobie przypomnimy. Zgadza się. Ok, czyli mamy jedno główne zadanie i jedno poboczne. Naszym głównym zadaniem jest teraz pozbycie się mrocznych z piwnicy, czyli wbrew temu, czego obawiały się góle tutaj zgromadzone. Nie są to żadne demony, ale są to właśnie te dziwne mroczne mutanty, które oszalały na skutek używania stealth bojów. Zgadza się. Natomiast opcjonalnie musimy znaleźć koleżankę tego to pana Harlanda. I nie spodziewałbym się, że przeżyła jeszcze, aczkolwiek nie pamiętam. Być może jeszcze jest nadzieja i ją odnajdziemy. Oj, nie, przykro mi, jeszcze nie. Ja też nie. Pa, pa. Dobrze, więc znajdźmy ją. Jeszcze nie wiem, gdzie ona konkretnie może być. Oj, nie, miny nie potrzebuję. Jakie mam właściwie uzbrojenie? Już naprawdę te parę dni starczyło. Parę dni przerwy i już nie pamiętam, co i jak w moim ekwipunku wygląda. No tak, strzelba mi na mrocznych raczej nie pomoże. Granatnik to w zamkniętych pomieszczeniach odpada. No cóż, na razie zostanę przy tej strzelbie. Teraz tak, strzałka mi pokazuje tam drogę. No dobrze, będziemy się kierować za strzałką. Ja może włączę sobie światło. Stamtąd przyszliśmy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tutaj już byliśmy. O, to pomieszczenie możemy przeszukać. Co to za dźwięki? Zwykle w miarę jeszcze można zauważyć te Nightkiny, bo tak się oryginalnie nazywają te mutanty. Nawet jeżeli używają stealth bojów, ale... Czy to ja tak hałasuję? Ale jeżeli teraz coś mi wyskoczy, to nawet tego nie zauważę. Słońce zaczyna świecić i niewiele widzę na monitorze. Tu pod małych nóżek. Małych, mrocznych nóżek. Jest! Tak jak mówiłem. Oj, 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 oj. Gdzie tu jest wyjście? No właśnie. Czuję, że zaraz skończy się to źle. Gdzie ja mam miny? Raz, że miny, a dwa, że trzeba się wykurować. Ponieważ nie mamy czasu na odpoczynek. Więc skorzystamy ze steampacków. Tylko gdzie one są? Przyjdzie? Czy nie przyjdzie? Idzie? No chodź, kolego, chodź. No nie, z pistoletem, to ja do niego...
Prosto w ten wielki łeb. Więc już niezależnie od tego, jak to głupie wygląda, to bieganina wokół to jest to jakiś sposób. No, chyba chybiłem. I ostatni strzał, prawdopodobnie. Tak jest. I jeden mroczny mniej. Niestety, ale ta wycieczka do tego kompleksu sporo mnie kosztuje. Trochę za dużo. A teraz dla odmiany sobie weźmiemy napój. Okej, tutaj nie ma nic. Czy ja by na pewno nie mam jakiejś mocniejszej broni? Karabin plazmowy. Ale nie strzelam z takich karabinów. Pistolet maszynowy. Czy ja mam go gdzieś w ekwipunku? W sensie pod przyciskiem. Ale chyba nie. Nie. No cóż, to chyba spróbujemy tą broń. No, zobaczymy, jak pójdzie. On wyszedł stąd, zdaje się. I już tam chyba następny gdzieś czai się. Może by jakieś zapasy gdzieś tu leżały. A ja was na moment przepraszam. I już jestem, kontynuujemy. Za chwilę znowu będę musiał przerwać na moment, bo coś nas zauważyło. Podejrzewam, że to przez światło, które może być gdzieś tam widziane, nawet przez sufit. Ale to takie są, cóż, wady silnika. Gro, nie teraz. Aż trzech? Dobra. I nie mam z nimi szans. O nie, 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 nie. Sam się zapędziłem. O nie, nie. Świetnie. Nie widać tego tutaj, ale prawdopodobnie ramię jakiegoś wielkoluda mi zasłania. Ale tutaj jest czaszka z rogami. Wszystko w porządku, brzmi się jakoś dziwnie. I am in command of my faculties, in command of my troops. Antler guides me in all things, as I in turn guide my kin. Okej. Przychodzę w imieniu Guli. A human who is friend to ghouls? Suspicious.
You mean the ones upstairs? Antler used intercom, told them stay put, but they want to come down in basement anyways. I cannot allow. My kin are not right in head like I am. They attack you on sight. Ghouls too. They crazy. Your ghoul friends have to wait until you find what Antler brought us to get. Okej. Aż muszę o to zapytać, ale kim jest rogacz? Who is Antler? Who is Antler? Da. Antler, a human asks about you. What do I tell it? Alright. Alright. Yes, yes, of course. Who Antler is not important to you. Antler wants that you deal with me. Czy rogacz to ta czaszka Bramila? Nie, nie chcę go drażnić. Chociaż w zasadzie podejrzewam, że i tak zaraz zginę. Dobra, może będę w stanie pomóc. Good. Antler brought us here for a reason. Why was that, Antler? Right, a piece of paper. Shipment invoice. Hundreds of stealth boys sent here a long time ago. But stealth boys must be in the one room. One we don't search yet. The one we can't search. A to dlaczego? Czemu nie można przeszukać tego pokoju? A, znajdę dla was stealth boy, jeśli opuścicie to miejsce. Tutaj mamy dylemat. Albo im pomogę. I podejrzewam, że faktycznie uciekną, ale wtedy mogą siać spustoszenie gdzie indziej. Natomiast nie bardzo mam siły, żeby z nimi wszystkimi walczyć. Na pewno nie naraz, tak jak teraz. Okej. Okay. Czemu nie możecie przeszukać ostatniego pokoju? A ghoul, but not squishy like others. This ghoul is tough. I thought Antler said, send my kin into that room. Harlan. Ghoul is a crack shot and set traps too. After I realized I heard Antler wrong, so I locked the door to keep Ken out and wait for Antler to tell me what to do. Then you come along. Antler says you are solution. No dobrze. Prawdopodobnie chętnie bym go zabił. Jakoś nie. Nie uśmiecha mi się dogadywanie się z mutantami. Okej, okay, ale no cóż, biorąc pod uwagę okoliczności, w porządku, no to znajdę dla was stealth boye, ale musicie opuścić to miejsce. Yes, Antler says we leave here as soon as we get stealth boys. Okay. Let me give you key. Antler had me lock the door. The ghoul inside, not expecting a human. Maybe he don't shoot you. Maybe he will. Okej. Tak jak się spodziewałem. No niestety, ale nie powiodło się nam. A przynajmniej wiemy co i jak. Czy jeżeli wybije wszystkich mrocznych, to czy tamten będzie ostatni? Tego nie wiem. A co jest tutaj? Czy ja tutaj już byłem? Przy okazji sam mogę skorzystać ze stealth boya. Mam tylko jednego. Cholera. Nie, trochę mi go szkoda zużywać. Ale... Dobra, spróbujemy z patentu z minami po raz kolejny. O, cześć. Do widzenia. No dobra. Stawmy mu czoła. What's that, Antler? We have a visitor. An assassin more like. I say kill it, Antler, for safe sake. Hmm? Okay, Antler, I'll ask. O, teraz widzicie czachę. Hi, human. Why you come here? Okej. Okay. No dobra. Powtórzmy to, co... A human who is... You mean... Tak, tak, tak. To pominę wszystko. Może będę w stanie pomóc. Good. Right.
But stealth boys must. Okej, okay, znajdę dla was te stealthboje, ale musicie opuścić miejsce. Tylko w takim wypadku ciekawe, co z koleżanką naszego gula. Let me give you key. Antler had me lock the door. The ghoul inside, not expecting a... Oczywiście, że nie. Mhm. Ależ ma kosę. Czy on ma coś, coś tutaj ciekawego? Chyba nie. Naprawdę przydałby się jakiś karabin. Albo zaryzykuję i użyję granatnika. Pusto. Co tam jest jeszcze? No dobra, sprawdzę. Sprawdzę, co jak z tymi stealthbojami. Jeszcze nie. I'm not expecting good news, but keep looking. Bye. Muszę już iść, kolego. Tylko powiedz ty mi. Mówili coś o pułapkach. Faktycznie, pułapki są. Czyli rozumiem, że gdzieś tam w takim razie są stealth boje. Naprawdę to jest duży dylemat, bo z jednej strony mam ochotę ich wszystkich wybić. Dobra, okej. Rozumiem, że tam się nie pchamy. Czyli prawdopodobnie zostaje nam tak czy siak użeranie się z mrocznymi. A już się nie będę z nimi cackał. Tylko niech to się uleczy. Okej. Jak tam moje statystyki w ogóle? Nie jest źle. Nie jest źle, jeszcze jesteśmy na chodzie. Przy okazji jeszcze, skoro już tutaj jesteśmy, to skorzystam ze Steampacka. Jest. Dobra, nie ma co się bawić z nimi. Tu jest rogacz. Rogacz z Doliny Roztoki. A tam dalej... Jest. Nie wiem, czy widzicie, ale jest. Albo mi się wydaje, albo idzie gdzieś za mną. Tak jak myślałem. Masz. No, czyli tak jak myślałem, nie był to dobry pomysł. Ja w dodatku kuleję. Nie. Nope. Rozumiem. Chyba sam się drzwiami przytrzasnąłem. O ile jest to w ogóle możliwe w tej grze. Okej. Jak widzicie, nie jest to proste zadanie i chyba utkniemy tu na trochę dłużej niż zamierzałem pierwotnie. Czyli granatnik też odpada w takim razie. Mamy miny. Chyba go widziałem. Skradanie się nie jest moją domeną, więc
Tak czy siak może mnie zobaczyć. Już go słychać. Dobra, przejdziemy tędy. Wow, co to było? Chodź, 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 jak po okruszkach. Cip, cip, taś, taś. Ja ci daję okruszki. I co, przyjdziesz? Idziesz już. No. Czy on nie powinien stać się widzialny czasem? Mięso krotosz to chyba z jego żołądka. Chyba następny już tu idzie. A to bardzo niedobrze, bo już prawie nie mam min. Jeszcze 5. Dobra, jeszcze są jakieś szanse. Ale to już w następnym odcinku, bo już czas się kończy, także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!